tym miejscu można było usłyszeć muzykę, a także mieszające się języki – polski, ukraiński i białoruski. To dlatego, że tutaj, na skwerze imienia Obrońców Ukrainy 2022, odbył się piknik charytatywny dla wolnych narodów. Chcemy właśnie pokazać, żeby zaznaczyć, że w tych trudnych chwilach jesteśmy wszyscy razem, że Polacy za każdym razem wspierają właśnie ten taki ruch pospolity, ruch właśnie solidarności i wolności, że na Polaków można zawsze liczyć. Zebrane tu środki mają pomóc pogrążonej w wojnie Ukrainie. Środki są zbierane na świetlicę w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie. To są podopieczni Fundacji Świętego Mikołaja. Ta świetlica została wybudowana niedawno, bo w grudniu 2022 roku. Jak wskazuje ukraińska aktorka i współprowadząca dzisiejsze wydarzenie Rimma Tyszkiewicz, organizowanie takich wydarzeń jest ważne, także dla tych Ukraińców, którzy zamieszkali w Poznaniu. Możliwość dla nas, dla kontaktu, dla współprowadzenia tutaj weekendu dla naszych dzieci, żeby poznali nowych przyjaciół. A podczas pikniku nie brakowało atrakcji i okazji do wspólnego spędzania czasu. Zabaw, animacji, konkursów, malowanie twarzy, zjeżdżalnie dmuchane, dmuchańce, kiełbaski z grilla, popcorn, wata cukrowa. Uczestnicy mogli między innymi pobawić się w Majsterkowicza. Była tu także okazja do sprawdzenia swojej celności przy strzelaniu z łuku. Na takie strzelanie z łuku trudniejsze wycelowanie czy naciąg? Celowanie jakoś. No, trzeba trochę siły mieć, żeby naciągnąć, ale... Ile razy ci się udało trafić? Dwa. Impreza potrwała do godziny 15. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.